Już za chwilę do kin wchodzi film Assassin's Creed, w którym główną rolę odgrywa Michael Fassbender. Dlatego z niekłamaną przyjemnością przyjrzę się dzisiaj najciekawszym wątkom z kariery tego irlandzko-niemieckiego aktora. Michael Fassbender nie ma łatwej pracy. Bohaterowie, w których się wciela, są trudni, złożeni i wielowymiarowi. Fassbender nie szuka dróg na skróty. Gdy ma odegrać złego plantatora, analizuje, w jaki sposób zarządzanie bólem i cierpieniem wpływa także na niego, a całą strukturę społeczną opartą na niewolniczej pracy czarnoskórych diagnozuje jako miecz obosieczny, który wynaturza oprawców jeszcze bardziej i dostarcza im okropnych doznań. Gdy Fassbender wciela się w seksoholika, nie boi się wystąpić nago, by odrzeć bohatera z jakiejkolwiek prywatności i wstydu. W końcu, gdy odgrywa głodującego więźnia, chudnie tak, by ważyć zaledwie 59 kg. We will not compromise on this. Michael Fassbender podchodzi do granych przez siebie bohaterów z zaskakującą empatią. Jak sam mówi, stara się ich nie oceniać, a próbuje zrozumieć. Zanurza się w ich historii i motywach, całkowicie się przeinaczając. No, może nie całkowicie, bo w jego oczach zawsze widać ten fassbisiowy błysk. Fassbender jest profesjonalistą. Myślę, że spokojnie można go porównać do Alana Rickmana, który również grywał bohaterów trudnych i wieloznacznych, albo do Daniela Day-Lewisa, uznawanego za jednego z mistrzów metody amerykańskiej techniki aktorskiej, która zakłada absolutną przemianę w bohatera. Fenomen Michaela Fassbendera nie polega jednak tylko na jego nieprzeciętnym talencie i magnetycznej energii, która skupia na sobie uwagę każdego widza. Reprezentuje on również, a przynajmniej jego publiczna persona, kategorię mężczyzn pornoseksualnych, czyli takich, którzy łączą w sobie cechy sportowca, metroseksualisty i gwiazdy porno. Pojęcie wymyślone przez Marka Simpsona, brytyjskiego dziennikarza zajmującego się popkulturą, oznacza nowy trend wśród mężczyzn na bycie zadbanym, wysportowanym, męskim, ale i podobnie jak w przypadku metroseksualistów, czułym i opiekuńczym. To taki drwal, ale po powrocie do rodzinnej chatki i solidnym prysznicu. Fassbender ma bardzo duży potencjał pornoseksualny, a zdjęcia jego ciała i twarzy krążą wśród fanek, które ochami i achami tylko napędzają karierę aktora. Mimo takich warunków fizycznych, gwiazdor jednak w niezwykle pokorny i uważny sposób dobiera sobie role i artystów, z którymi pracuje. Michael Fassbender jest ukochanym aktorem Steve'a McQueena, to dzięki jego głodzie wybił się do świata wielkiego filmu. Od tej pory wystąpił w każdej z dwóch kolejnych produkcji, które McQueen reżyserował. Oprócz tej zażyłej współpracy, Michael Fassbender współpracował z wieloma twórcami, którzy uważani są za najważniejszych w kinie współczesnym. W Bękartach wojny Quentina Tarantino zagrał agenta brytyjskiego wywiadu, porucznika Archiego Hicoxa. W Niebezpiecznej metodzie Davida Cronenberga wcielił się w Carla Junga, psychoanalityka rozwijającego pomysły Freuda. Fish Tank prowadziła go reżyserka Andrea Arnold, która jest jedną z najważniejszych kobiet tworzących tzw. kino niezależne, co udowodniła i w 2016 roku swoim najnowszym filmem American Honey. W końcu w 2014 roku Fassbender zagrał u Leniego Abrahamsona, reżysera, który 2 lata później został nominowany do Oscara za film Pokój. Fassbender wcielił się w postać tytułową, Franka, i niemal cały czas na ekranie spędził w wielkiej, sztucznej głowie. Film jest naprawdę intrygujący, a Fassbender udowadnia, że umie grać nie tylko mimiką twarzy, ale i całym ciałem. Rok temu mogliśmy go również podziwiać w roli Macbetha, który został wyreżyserowany przez Justina Carcella, twórcę filmu Assassin's Creed. Rolą, której nie można pominąć, jest oczywiście również Steve Jobs w filmie Daniego Boyla. Fassbender musiał nauczyć się niesamowitej ilości tekstu do projektu, w którym kamera praktycznie kręci tylko jego. I'm the only one who knows that this guy is someone you invented. Mało tego, Michael Fassbender pojawia się oczywiście również w projektach bardziej komercyjnych. Już od kilku lat występuje w 2 ważnych franczyzach. Pierwsza to oczywiście X-Men, gdzie wcielił się w młodego Magneto, nie ustępując talentowi Sir Ianowi McKellenowi. W najnowszym filmie z serii ukrywał się nawet w Polsce. Henryk, proszę cię, nie rób tego! My name isn't Henryk. My name is Magneto.
Fassbender radzi sobie nad wyraz dobrze w roli niezwykle skomplikowanej jak na popkulturę. Przypominam, roli potomka Żydów, który stracił oboje rodziców w hitlerowskim obozie zagłady i który przeżywa okropne déjà vu w związku z niechęcią zwykłych ludzi w stosunku do mutantów. Drugą franczyzą, w którą Fassbender się wpakował, to znaczy chciałam powiedzieć, z którą się związał, jest Obcy. Ridley Scott zatrudnił go do odegrania androida o imieniu David, co podobno samemu aktorowi bardzo się spodobało. Aktor pracując nad postacią inspirował się Davidem Bowie i olimpijczykiem Gregiem Luganisem i stworzył robota, który jest bardzo ludzki, ale jednak trochę sztywny. Assassin's Creed to kolejny związek Fassbendera z kinem komercyjnym. Czy udany? O tym możecie dowiedzieć się z naszej recenzji na naekranie.pl. Wybieracie się do kina? Okej, koniec rozpływów nad Fassbenderem. Zamiast tego odsyłam Was do mojego ostatniego odcinka, w którym przedstawiam najbardziej interesujące mnie i może też takie, które zainteresują Was, premiery na rok 2017. I oprócz tego zapraszam do oglądania odcinka Jędrzeja o filmach, które wyglądają jak gry wideo. Oprócz tego, jak zwykle, proszę o subskrypcję, komentarze i trzymajcie się cieplutko w nowym roku. Pa!